Dzień dobry, siemanko widzowie, ja nazywam się Adek, witam was już na kolejnym odcinku z serii Od Zera do Milionera. Słuchajcie, mamy grudzień, ja właśnie wracam ze sklepu sobie piechotką. Byłem sprzedać w grudniu nasz rzepak, kochani. Już wam mówię, z samego rana go sprzedałem, już wam mówię, ile dostaliśmy. Dostaliśmy 13 384 zł za nasz rzepak, plus 948 zł ochrony środowiskowej, oceny środowiskowej, co daje nam razem 14 332 zł. Tyle dostaliśmy dzisiaj za nasz rzepak, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ dzisiaj posprzedajemy też nasze palety, ponieważ dzisiaj podjąłem decyzję, że czas na wymianę naszego ciągnika. Słuchajcie, chciałem coś z kabiną, tak jak wam mówiłem, pokazywałem, chcę coś innego sobie kupić, coś z polskim akcentem. Słuchajcie, wyjąłem tutaj burtę, tutaj przyczepa tam stoi jak stoi, tak jak stoi, tak stała. Słuchajcie, siadamy na tego. I teraz tak, sprzedajemy dzisiaj jajka, truskawki, sałatę, pomidory. To wszystko sprzedajemy, truskawki, jajka sprzedajemy do piekarni. Sałatę i pomidory sprzedajemy do supermarketu. Więc okej, dobra. Zaparkujemy sobie tutaj może. Niech tutaj sobie stoi. I teraz sobie załadujemy. Mam nadzieję, że nam to wszystko wejdzie na tą przyczepę. W sumie to czemu ma nie wejść? Czyli tak, może najpierw to, co idzie do supermarketu, bo to idzie jako ostatnie. Czyli załadujemy sobie tutaj pomidory. Bo najpierw pojedziemy do piekarni. Piekarnia jest troszkę bliżej. Okej. Także sobie tu ładujemy. Słuchajcie, no i pojedziemy, kupimy dzisiaj nowy traktor. Nie wiem, czy już się domyślacie. Kiedy wy to oglądacie, ja jeszcze nie mam zrobionej miniaturki, także być może już widzieliście ten traktor na miniaturce, być może nie. Nie wiem, bo jeszcze najpierw tej miniaturki nie zrobiłem. Więc nie wiem, kochani, powiem wam. No i co? I będziemy kosić trawę na wiosnę. Robić tutaj sobie nasze siano kosy, będziemy, tak jak mówiłem, pokazywałem was i mówiłem o tym, że będziemy robić tutaj kostki na kiszonkę, będziemy kiszonkę sprzedawać po to, żeby się tutaj troszkę dorobić, żeby kupić jakieś nowe pole i tak dalej, więc troszkę nam tutaj to wszystko się ułatwi, jeżeli chodzi o nasze finanse. Dobra, może tak stać, nie? Nigdzie nie poleci, to i tak pasami się zepnie. Tylko ciekawe, czy nam tutaj wejdzie wszystko. Na razie te palety mogą tak stać, ponieważ one, wiecie, nie patrzcie na to, że tutaj kładę sałatę na truskawki czy coś, że to się pomuzi, bo te skrzynki są tak ułożone, wiecie, palety, one są tak skonstruowane, że one się nie pomurzą, nie martwcie się o to. Także wszystko jest tutaj pod kontrolą. Okej. Dobra. Tylko ciekawy jestem, czy my to udźwigniemy. To bym się bardziej nad tym zastanawiał, czy my to po prostu udźwigniemy. A raczej nasza przyczepa, czy to udźwignie. Czekajcie, zepniemy sobie tutaj tymi pasami już. Niech to tutaj będzie spięte. Teraz postawimy sobie jeszcze jedną paletę tutaj na górę. No, powiem wam, trochę tych paletek tutaj jest. Czekajcie, przestawimy ją trochę. O, widzicie, na tych deseczkach ona się oprze. O tak. Widzicie, tutaj, także nic się nie jest pomurzone. Tu jest wszystko załadowane tak, jak się ma być załadowane, i jajka damy tutaj na górę. No i co? I najprawdopodobniej dostaniemy, powiem wam, sporo hajsu za to, nie? O, widzicie, to wszystko się opiera tu na tych deseczkach, także tu się nic nie stanie. Dobra, zapniemy sobie te wszystkie pasy. O tak. No i dobra, i słuchajcie, jedziemy, lecimy.
Będziemy to sprzedawać po kolei, nie? Co tutaj, gdzie ma być? Czemu nie mogę ruszyć? Nie da rady ruszyć? Czyżby aż tak było załadowane, że my nie damy rady ruszyć? Nasza 60 nie da rady? Znaczy nie 60, tylko Fiacior? Poczekajcie, kochani, zrobimy tu delikatne cięcie, zobaczymy, o co tu się zbagowało, dobra? Dobra, kochani, jestem z powrotem. Niechcący mi się wcisnął klawisz. Ten przestawiłem po prostu skrzynię na parking. I dlatego nie było biegów. Się zastanawiałem, o co tu chodzi. Czy to za ciężkie jest, czy coś, ale wszystko jest już pod kontrolą. Zobaczcie. Jedziemy tu z tym. Ole, ciężkie. Ta przyczepa, powiem wam, naprawdę ma ciężko. No ale dobra, lecimy, nie? Sprzedajemy. Lecimy sobie najpierw do piekarni. W piekarni tutaj sprzedamy to, co mamy sprzedać, czyli truskawki i jajka. Tutaj po lewej. I zobaczymy tutaj, ile nam tu za to odda pieniędzy. Jedziemy sobie tutaj może na ten parking. O tu. Dobra. I co? No i odepniemy to i ponosimy, nie? Czekajcie, jeszcze raz wejdę. Odepnę te pasy. No i ponosimy te skrzyneczki, tak? I tylko patrzymy, ile nam tu da. Co i jak. Czyli tak, pierwszo jajeczka. Jajeczka, zobaczymy, ile tu nam dadzą. No trochę nam dają, powiem wam szczerze. 19-20 tysięcy. O, wow, 5500 plus 400, prawie 6000 zł. Dobra. Truskawki to razem postawimy wszystkie. Ojej. No, powiem wam. Trochę pieniędzy nam tu wpadnie, nie? Teraz nie będziemy kupywać, wiecie, te pieniądze zostaną też z czasem na zakup naszego kombajna, nie? Ale powiem wam, suma ładna nam wpadła. Zobaczcie, 6 tysięcy za jajka. I teraz 9103 dokładnie chyba, czy 23, wpadło nam za truskawki. No to naprawdę dużo. Także no, ładnie. I teraz jeszcze pojedziemy do supermarketu, sprzedamy pomidory i sałatę. Z tym, że pamiętajcie, że to też nie jest okres, miesiąc na sprzedanie truskawek. Na przykład na sprzedanie truskawek miesiącem był lipiec chyba, nie? A pomidorów i sałaty to jest luty. Tylko dlatego, że my dzisiaj zmieniamy sobie nasz sprzęt, to chcieliśmy po prostu kupić już coś lepszego, więc my to tutaj sprzedajemy. Ale zobaczcie teraz, tutaj odepniemy pasy. Tutaj już nie musimy tego wyciągać. Niech sprzedaje się bezpośrednio z wozu do supermarketu. No i tutaj ludzie, wiecie, rozkupują, nie? No to zobaczcie, też mamy. Ile tutaj mamy? Będziemy mieli 33. Lubi je do 34. 3214 ocena, 3244. No to ładnie, 33 tysiące mamy bez 6 zł, 34 tysiące. Teraz tak, jedziemy, odprowadzimy naszą przyczepę, także widzicie, troszkę pieniążków nam tu wpadło. No, pamiętajcie, że my tutaj zaczynaliśmy od kompletnego zera, nie? Więc to, że teraz mamy troszkę kasy, no to wiecie, to mega sprawa, nie? Słuchajcie, jedziemy szybko, odstawimy naszą przyczepkę, spryskamy trochę wodą, obmyjemy tego naszego Fiaciora. I jedziemy, sprzedamy naszego Fiata,
i od razu kupimy sobie nowy traktor. Ja chcę wziąć taki właśnie w rozliczeniu, żeby naszego Fiata oddać i wziąć sobie w rozliczeniu. Oczywiście ja będę brał coś polskiego tutaj. Polski klimat. Dacie znać, czy będzie się Wam podobał. Zaraz sobie razem skonfigurujemy go. A co tu się stało? Coś tutaj się pomieszało. Dobra, słuchajcie, odczepiamy tu przyczepkę. Dobra. Jedziemy, spryskamy tego naszego Fiaciora trochę i jedziemy do sklepu po nasz nowy nabyteczek. Razem wybierzemy, razem sobie tutaj dostroimy. Także zobaczymy za chwilę, co tutaj będzie. Poczekajcie, tu podjadę pod dom, bo tutaj wodę sobie wezmę szlaufem z tego, z tej szklarni. Dobra. Trochę tylko tak, wiecie, spryskamy go, żeby ten... Mam nadzieję, że nie będą tu benzyny sprawdzać, bo się kontrolka pali. No ale to nie powinni, wiecie, i tak, nie? Dobra, słuchajcie. Jedziemy do sklepu, nie? I to będzie wielki dzień. Dzisiaj kupimy sobie coś z kabiną, coś naprawdę fajnego, coś mocniejszego. Ten nasz Fiacior ma 50 koni. To, co zamierzam kupić, będzie miało 81 koni. Także powiem Wam, nie przypuszczałem, że tyle pieniędzy dostanę, a jeszcze dostanę przecież pieniądze za tego Fiata, tak? Nie wiem, ile tam wycenią. Około 6-7 tysięcy powinni go wycenić. Więc słuchajcie, więc być może kupimy sobie jeszcze coś lepszego niż myślałem, tak? Polskiego. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno musi mieć więcej niż 50 koni. No i zobaczymy, jak to będzie. No a kiszonka, za pieniądze z kiszonki kupimy sobie dodatkowe pole. Być może jeszcze jak nam z traktoru zostanie, to kupimy jakieś dodatkowe pole. Weźmiemy sobie w leasing pole, na którym już będziemy mogli coś tam budować, coś stawiać. Myślę może, że weźmiemy sobie pole numer 2 w leasing, żeby coś tam już uprawiać oprócz trawy. No i zobaczymy, no. Będziemy chcieli też zbudować jakieś pastwisko dla krów, żeby już jakoś się delikatnie tutaj rozwijać, karmić te krowy trawą i sianem. Ale co dalej, naprawdę zobaczymy, bo nie jestem w stanie teraz Wam nic powiedzieć jeszcze na ten moment. Na chwilę obecną wiem tylko jedno, jadę tutaj po nasz traktor nowy. I zaraz zobaczycie, co to będzie. Tu wszystko z tego traktora chyba zabrałem. No wiecie, on nie jest zużyty mocno, zobaczcie. On ma przejechane 5 godzin równo. Nie jest jakiś, te 5 godzin roboczych, nie jest zużyty, nie jest jakiś, wiecie, on swoje przejeździł mi tutaj, nie? Swoje wypracował, powiem Wam szczerze. I ten traktor naprawdę fajny traktorek, jeżeli ktoś by chciał kiedyś nim grać, to powiem Wam naprawdę Fiacior, ale naprawdę fajny, fajnie się spisywał, fajnie się uchował. Dobra, zostawiamy go tu. Wyłączymy, zgasimy. Zobaczcie, żegnamy się z naszym Fiaciorkiem 480. Fajny, fajny był. Fajny, no ale cóż, sprzedaj. 5896 dostaniemy za niego, 6 koła, czyli tak jak liczyłem, mamy 39 890 zł. Idziemy teraz kupić sobie nasz traktor. Co to za reklama? O, Lama w Birmingham. Farm Machinery Show w Birmingham, zobaczcie, no nieźle. Tank for all farmers and beyond. Czy reklamy jakieś nowe w farmingu się pojawiły? Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, idziemy kupić, to nie będę przedłużał, idziemy kupić nasz ciągnik. I teraz słuchajcie, planem było kupienie sobie Zetora. Już Wam pokazuję, którego. Planem było kupienie Zetora, o tego tutaj za 10 tysięcy. No oczywiście on by wyniósł więcej, byśmy chcieli większy silnik, 81 koni. Ale teraz, skoro mamy tyle pieniędzy, to poczekajcie. Tu jest Belarus za 105 koni. Ale on już 37, no to nie, to za dużo już. 105 koni, wiecie, to nie, to jednak za dużo. Słuchajcie, jednak bierzemy tego Zetora. Zobaczcie, mały, fajny Zetorek. Bierzemy tutaj konfigurację z turbo. Co tutaj jeszcze? Markę kół to zostawimy. Ustawienia kół weźmiemy sobie, obciążniki opon. Takie z obciążnikami opon.
weźmiemy sobie. Okej. Okay. Weźmiemy sobie błotniki takie. Przednie błotniki niech zostaną. Maska tutaj, aha, z czymś takim, z takim filtrem. Dobra, niech będzie. Kabina taka, czy taka bardziej kwadratowa, czy okrągła. Nie, będzie taka może. Okej. Okay. Kabina ta, taka węższa, czy większa, większa. Exhaust. W sumie ten też jest fajny. Niech będzie ten. Dach, zetor, światełko, tak. Zaczep my chcemy obciążnik 360 kg. Ok, konsolę ładowacza na razie nie. Czyli tak to wygląda, słuchajcie. Takiego zetora, myślę, bierzemy. 17320 kupujemy. I zobaczcie teraz tutaj, gdzie on się pojawił. Kurde, nie miałem ten, to już został dostarczony. No dobra, no widocznie musiałem coś źle w papierach wpisać. Ale w każdym razie zobaczcie na niego, patrzcie. Nawet ma panel IC. Otwierane drzwi, fajnie. ZLK. Dobra. Zielonka, oponki nowe. Obciążniczki. Tu się też drzwi otwierają. Ok. Te drzwi możemy zamknąć w sumie jedne. Tu mamy Zetor Turbo 7745. Słuchajcie, wsiadamy. Odpalimy sobie go. Ale ma tych paneli IC, zobaczcie. Odpalimy sobie go. O, ładnie chodzi. Okej, mamy tu włączniki kierunkowskazów. Dobra. Mamy światła długie. Mamy światła tylne. Tu mamy otwierany ten. Tu mamy szybę otwieraną. Włączone radio. Ja nie mogę. Ile bajerów? Otwierany dach. Kurde, panie. Ojejku, czekajcie. Ale tu bajerów jest. No dobra, słuchajcie, no to co? Jak wam się podoba ten nasz traktor? Powiem wam, skrętność to ma bardzo słabą. On w ogóle nie skręca, ale okej. Słuchajcie, no to w takim razie bierzemy naszą kusiarkę i lecimy sobie w pole. Ale powiem wam, nie spodziewałem się, że on będzie taki fajny zetorek. No, dajcie znać, co myślicie o tym zetorze. Jak wam się podoba. Spróbujemy, jak on będzie pracował w polu. 81 koni. No, fajny, fajny, naprawdę. Naprawdę mi się podoba. Powiem wam szczerze. Kabinka. Ładny akcencik tutaj. A co tutaj jest? Też jakiś coś? Aha, tu jeszcze przyciski do tego, do kosiarki. Zobaczcie, to można sterować. Ja, ale ładnie. To musisz rozłożyć, dobra. Czyli tym opuszczamy. Tym włączamy. Kurde, no to powiem wam, ten panel IC. A tu jest tempomat jeszcze. Kurde, ile on tu ma bajerów, słuchajcie. Naprawdę, no mega traktor. Nie spodziewałem się, że to normalnie siedzenie dla drugiej osoby. Nie spodziewałem się, że tak tyle bajerów będzie miał. Także dajcie znać, jak wam się podoba. Ja tylko spróbuję sobie tutaj trochę tej trawy ściąć jeszcze. Tak tylko przejechać, wiecie, z raz, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Może z tamtej strony gdzieś zacznę. Ale powiem wam, no jestem naprawdę pod wrażeniem, i to dużym. Te wszystkie panelki IC, jak to wygląda tutaj, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Dobra, słuchajcie, rozłożymy to. Spróbujemy teraz ze środka. Czyli tak, tym się opuszcza. Tym się włącza. Wow. Czyli wszystko, zobaczcie, można przez panel IC sobie tutaj sterować.
Mega fajnie. Super. Jestem naprawdę zadowolony. No nic, słuchajcie kochani, ja będę kończył. Wydajcie znać, czy podoba wam się ten traktor. Jak wam się podoba ten Zetorek Turbo. No i co? I dajcie znać, zobaczymy, czy macie też takie odczucia jak ja. No i co? I w takim razie widzimy się już w następnym odcinku na wiosnę, kiedy będziemy tutaj sobie tą trawę ścinać. Jak widzicie, zostało nam jeszcze 22 tysiące. Ja pomyślę sobie, czy nie wziąć sobie tutaj tego drugiego pola jeszcze w leasing, czyli tego tutaj pola numer 70. Chociaż ta gleba tutaj to jest taka nie za ciekawa. Ale pomyślimy. Może weźmiemy te 68. O, coś tutaj jest. Zobaczymy. 67, 66. Zobaczymy. W każdym bądź razie, na razie dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć.